Małopłytkowość poheparynowa, w skrócie HIT, jest to stan pozakrzepowy spowodowany stosowaniem heparyny. Heparyna jest najczęstszą przyczyną podlekowej małopłytkowości immunologicznej. Nie jest to skaza krwotoczna. Mechanizm małopłytkowości jest związany z obecnością przeciwciał IgG, przeciwko PV4, czyli czynniku płytkowym 4, które są uwalniane przez heparynę. Wyróżniamy dwa rodzaje HIT. Typu 1, inaczej nieimmunologiczną. Jest to małopłytkowość łagodna. Z liczbą płytek, w skrócie PLT, powyżej 100 tysięcy na mikrolitr. Norma to 150 tysięcy do 400 tysięcy na mikrolitr, czyli jest nieznaczny spadek liczby płytek krwi. Nie wymaga leczenia. Pojawia się po około 3 dniach od zaczęcia stosowania heparyny. Typ drugi, inaczej immunologiczny. Zwiększa ryzyko zakrzepicy. Charakteryzuje się znacznym spadkiem liczby płytek krwi, czyli poniżej 100 tysięcy na mikrolitr. Wymaga leczenia przeciwkrzepliwego innym lekiem niż heparyna. Pojawia się około 7 dni od rozpoczęcia leczenia heparyny. Typowym objawem jest zakrzepica. Może być żylny albo tętniczy. W przypadku żylnej może rozwinąć się zaterowość płucna, a w przypadku tętniczej udar mózgu. Oprócz tego po podaniu heparyny niefrakcjonowanej może pojawić się gorączka, tachykardia i biegunka. Krwawienie występuje rzadko. Diagnostykę zaczynamy od skali 4T, czyli trombocytopenie, inaczej małopłytkowość. Jak liczba płytek krwi spada poniżej 50% i nie było zabiegu operacyjnego w ciągu 3 dni, to dodajemy 2 punkty. Jak liczba płytek krwi spada powyżej 50% i był zabieg operacyjny w ciągu 3 dni, to dodajemy 1 punkt. A jeżeli spada poniżej 30%, to dodajemy 0 punkt. Innym parametrem jest timing, czyli czas wystąpienia spadku PLT, czyli płytek krwi. Jeżeli między 5 a 10 dni, to dodajemy 2 punkty. Jeżeli między 5 a 10 dni, ale nie jesteśmy pewni, czy mamy spadek PLT, to dodajemy 1 punkt. Jak minęło mniej jak 4 dni, to dodajemy 0 punkt. Kolejnym parametrem jest trombozis, czyli zakrzepica. Jak jest nowa i potwierdzona, to dodajemy 2 punkty. Jak jest podejrzanie, to dodajemy 1 punkt. Jak jest brak, to dodajemy 0 punkt. Kolejnym parametrem jest other, czyli inna przyczyna. Jak jest brak innej przyczyny, to dodajemy 2 punkty. Jak znamy inną przyczynę, to dodajemy 1 punkt. Jak nie jesteśmy pewni, to dodajemy 0 punktów. Na podstawie liczby punktów oceniamy prawdopodobieństwo HIT, czyli małopłytkowość poheparynową. Od 0 do 3 punktów prawdopodobieństwo jest małe, od 4 do 5 średnie, a od 6 do 8 duże. Jeżeli ryzyko jest średnie lub duże, czyli od 4 do 8 punktów, to zaleca się przeprowadzenie testu ELISA, czyli testu immunoenzymatycznego. Test ELISA wykrywa przeciwciała przeciwko kompleksowi płytkowemu czynnika 4 z heparyną. Ujemny test ELISA wyklucza HIT. Jeżeli jest dodatni, to dla potwierdzenia diagnozy można wykonać test czynnościowy. Jest to bardziej dokładny test, bo wykrywa tylko przeciwciała aktywujące płytki. Dodatkowo wykonuje się USG Doppler w celu wykrycia zakrzepu. HIT typu 1 nie wymaga leczenia. HIT typu 2 leczy się nieheparynowymi lekami przeciwkrzepliwymi, np. Apixaban. Po normalizacji PLT, czyli płytek krwi, podaje się VKA, czyli antagonistę witaminy K. Na przykład acenokumarol. Jeżeli występują objawy krwawienia, to przetacza się KKP, czyli koncentrat krwinek płytkowych. HIT typu 1 ma dobre rokowania. Przemija samoistnie w ciągu kilku dni. HIT typu 2 ma śmiertelność na poziomie 10%. Najczęstszą przyczyną zgonu jest zaterowość płucna. Zwiększa się również ryzyko amputacji kończyn.